Dobry, a może dobry wieczór albo dobre rano, bo nie wiem, kiedy klikasz ten link. Jakkolwiek by było, chciałbym Cię przywitać dzisiaj 23 stycznia 2021 roku bożym słowem. W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza w 10 wierszu Jezus mówi o sobie, Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło. A w 32 rozdziale, 41 wierszu prorok Jeremiasz zamieszcza. Boże słowo dotyczące przyszłości jego ludu. Będę się cieszyć nimi, wyświadczając im dobro. Nie wiem jak ty, ale ja osobiście lubię, kiedy moja przyszłość rysuje się w dobrych barwach. Lubię na przykład rano jadąc samochodem usłyszeć, że będzie fajna pogoda. Bo tak od razu się jakoś lepiej robi, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że kwestia fajności pogody czy ładności pogody to rzecz względna. Lubię. Kiedy jakieś przedsięwzięcia, których się podejmuje, mają szansę być zrealizowane? Czy mają szansę na powodzenie? Lubię usłyszeć od lekarza, że moje objawy, które mam i z którymi do niego przychodzę, to nic poważnego. Myślę, że nie jestem w tym jakoś specjalnie osamotniony. To oczywiste, że dobrze jest, kiedy możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Dlatego też te teksty, które dzisiaj, na dzisiaj zostały zaproponowane, nastrajają tak pozytywnie. Rodzi się tylko jeden problem. Prorok Jeremiasz raczej nie należał do tych, który w jasnych barwach przedstawiał przyszłość. Nic dziwnego. Żył w czasach, w których dosłownie zawalił się świat. Świat wyobrażeń, świat pojęć, świat, w którym funkcjonował każdy i ten pobożny, i ten mniej pobożny żyd. Oczywiście, z perspektywy tych dwudziestu paru wieków, które od tamtych czasów minęły, możemy powiedzieć, dlaczego tak było. Możemy wskazać, że no, Pan Bóg w końcu postanowił ukarać tego złego, grzesznego Izraela, że Pan Bóg w końcu postanowił to całe zło, które od dawna do niego wołało pomścić. Możemy powiedzieć, że wtedy, kiedy Izrael się nawrócił, poprawił, Bóg znowu zesłał swoje błogosławieństwo. I oczywiście, w, pewnym, w pewnej mierze to wszystko jest prawdą. Tyle, że takie postrzeganie świata bardzo łatwo może nas doprowadzić do tego, że staniemy się dokładnie tacy sami jak współcześnie Jeremiasza. Bo ich największym problemem wcale nie było to, że byli jawnogrzesznikami. Tak, jakby bycie tajnogrzesznikiem miało jakieś specjalne względy u Pana Boga. Ich największym problemem było to, że pomylili błogosławionego z błogosławieństwem. Z naszej perspektywy łatwo się ocenia, ale gdybyśmy żyli te 20 parę wieków temu, gdybyśmy byli częścią narodu wybranego, gdybyśmy byli, gdybyśmy żyli wtedy w Jerozolimie, to wcale nie byłoby tak łatwo dopuścić myśli, że oto świątynia. Ten Święty przybytek, w którym Bóg obiecał społeczność ze swoim ludem, może zostać zniszczony przez y, Pogan. Y, może nie do końca łatwo byłoby nam przyjąć, że Jerozolimia zostanie zniszczona. Może nie do końca byłoby nam łatwo przyjąć, że y, potomek Dawida straci koronę. To wszystko były rzeczy, które przecież Pan Bóg obiecał. A jednak to nie w tym. Y, Rysowała się przyszłość Izraela. Nie chcę powiedzieć, że obietnice Boże są niewarte. Nic nie warte. Ale obietnice Boże nie są hakiem, jaki możemy mieć na Pana Boga. Bo Pan Bóg nie chce być automatem do spełniania naszych życzeń. Nawet jeśli wiązałoby się to z tym, że będziemy bardzo gorliwi, pobożni i tacy no, bardzo świętobliwi, Pan Bóg chce relacji z nami. A to coś kolosalnie innego. Będę się cieszyć nimi, wyświadczając im dobro. Ale przez wieki dużo łatwiej patrzeć na to z drugiej strony, wyświadczać dobro, ciesząc się z nimi. To wbrew pozorom dwie zupełnie różne rzeczy. No więc chciałbym Cię zapytać dzisiaj. Czy Bóg cieszy się relacją z Tobą? Czy postrzegasz go jako tego, który dzięki Twojej relacji z Nim dostarcza Ci dobra? I oby odpowiedź była tą dobrą. E, oby Odpowiedź była tą, która sprawia, że dobry jedyny będzie Twoim dobrem. Dobrego.